Dzień dobry, nazywam się Anna Krajewska. Jesteśmy dzisiaj w szatni drużyny seniorów KS Ostrowia, w Ostrowie Mazowieckiej oczywiście, a naszym gościem, czy raczej my jesteśmy jego gościem, jest Dawid Wilczewski, kapitan drużyny. Początek sezonu, bardzo dobrze zaczęliście, wicelider w stawce. Dzisiaj jesteście na 6. miejscu, mamy się czym martwić? Witam przede wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie do rozmowy, do zainteresowania naszym klubem. No faktycznie po 6. kolejce nasz zespół zajmował drugą pozycję i w kolejnej kolejce gościliśmy lidera Szydłowa. No i była różnica jednym punktem. Także wygrany z tego meczu, w przypadku naszej wygranej, mogliśmy wskoczyć na fotel lidera. Do 75. minuty wszystko wskazywało na to, że będziemy mieli te pierwsze miejsce. No niestety w piłce nożnej gra się 90 minut, nie 75. No i zespół z Szydłowa wyrównał straty. Mecz zakończył się remisem 2-2. No i na szczęście inne mecze się tak ułożyły, że wciąż pozostaliśmy na pozycji drugiej. Niestety w kolejnych meczach mieliśmy niewielkie wpadki, co wykorzystali rywale. No i na szczęście ostatnie mecze poszły zdecydowanie lepiej i odrobiliśmy straty do zespołów przodujących. Ciekawa jest sytuacja, dlatego wyjaśnię, że 6. miejsce to się wydaje, że może odległe. Natomiast sytuacja jest dosyć dziwna, bo a raczej niespotykana. 5 zespołów po 12 kolejkach ma 25 punktów i zajmuje ex aequo pierwsze miejsce, że tak powiem. My z punktem straty 24 zajmujemy 6. miejsce. Także mamy przed sobą jeszcze 3 mecze. Jeżeli udałoby się je wygrać, to jest szansa nawet zakończyć rundę na pierwszym miejscu. Także sytuacja wyjściowa nie jest zła. Wszystko zależy tylko od nas. Wszystko jest w naszych nogach, głowach. Na 100% nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy my to wygramy, bo jak to się mówi, to jest piłka nożna, nie ma nic pewnego. W życiu pewne jest tylko śmierć i podatki. Szczególnie tak ostatnio coraz wyższe. Od wielu lat jesteś już w drużynie, jesteś kapitanem drużyny. Takie największe, spektakularne sukcesy, które przychodzą ci do głowy, o których nadal ciepło myślisz? Znaczy tak, no jestem tu w tym klubie od 1993 roku. Trochę tych sukcesów było zarówno w drużynach trampkarskich, juniorskich, później wczesno-seniorskich, ale ja myślę, że warto było w tym momencie podzielić ten moje jakby grę, moją grę w tym klubie na poszczególne etapy. I myślę, że dlatego, że powiedzmy większość tych chłopaków, którzy są teraz w zespole, no nawet nie pamiętają tego, co było kiedyś, z racji tego, że są za młodzi albo ich nie było na świecie. A taki okres, gdzie większość z tego zespołu brał udział albo to pamięta, to był rok 2010-2011 i to był awans z Ligi Okręgowej do czwartej ligi, mocnej czwartej ligi. No i pamiętam, że to nie był do końca taki prosto awansować, z tego względu, że graliśmy mecz barażowy. No i mecz barażowy okazało się po wylosowaniu, że nie jest z byle kim, tylko z drużyną z Warszawy, Drukarz Warszawa. No i pamiętam, jak dzisiaj po tym losowaniu ludzie się za głowy łapali, mówili, kurczę, jadę do Warszawy z takim zespołem, to nawet nie ma po co tam jechać, nikt nie wróżył nam szans na awans, ludzie po cichu wierzyli, no ale szanse były nikłe. Jak się okazało, pojechaliśmy do tej Warszawy, dużo osób z Ostrowi żyło tym wydarzeniem, pojechało jeden bądź dwa autokary ludzi kibicować. Zremisowaliśmy ten mecz na wyjeździe 0-0. Pamiętam jeszcze, że mogliśmy ten mecz przy odrobinie szczęścia wygrać, bo ja miałem sam sytuację słupek, kolega miał poprzeczkę. No i za 3 dni odbył się mecz rewanżowy w Ostrowi. Stadion w Ostrowi takim wydarzeniem oczywiście żył. Można powiedzieć, że trybuny były zapełnione. Była jeszcze ostrowska stara jakby żyleta, czyli grupa kibicowska, która prowadzi doping z flagami, z szalikami, ze śpiewami. No i myśmy pokonali wtedy ten Drukarz 4-0, 3 bramki strzelił, z tego co pamiętam, Marcin Truszkowski, jedno dołożył Arek Ciach. No i to było takie wydarzenie, gdzie naprawdę było coś takiego, gdzie na pewno każdy to pamięta. I to był sukces, można powiedzieć jeden z kilku sukcesów. Kolejny
Sukces, to mi się wydaje, był już sama ta gra w czwartej lidze, bo graliśmy 6 sezonów w czwartej lidze i to była dosyć mocna liga. Były zespoły z dużych miast, były drużyny, które miały historię w klubach z ekstraklasy, z pierwszych lig. Był zespół Dolkana Ząbki, był zespół Wisły, drugiej Płock, zasilany często piłkarzami z ekstraklasy. Pogoń Siedlce, kto tam jeszcze, zespół Mławy. No i zespół Polonii Warszawa. Przecież graliśmy z zespołem Polonii Warszawa i jako jeden, każdy, kto się interesuje piłką, także wie, że zespół Polonii Warszawa to zespół z historią, że tak powiem, z występami w Ekstraklasie, z Mistrzostwem Polski. Myśmy zremisowali wtedy 2 mecze. Pierwszy mecz graliśmy u nas 1-1 i byliśmy z zespołem zdecydowanie jeszcze lepszym. Arek Ciach nie strzelił wtedy karnego, pamiętam, bo moglibyśmy ten mecz wygrać. Stadion w Ostrowie pękał w szwach, to wtedy to było wydarzenie, że naprawdę był zapełniony po brzegi. Pamiętam, byłam tak, wtedy na tym meczu. Po brzegi nawet zapełniony, to nawet można sobie obejrzeć, są urywki w internecie, także każdy to pamięta, jeżeli ktoś jest młody i tego nie pamięta, zawsze można sobie to włączyć. I co? A i później był mecz rewanżowy w Warszawie, także też na Konwiktorsko pojechaliśmy na stadion Polonii Warszawa, też wydarzenie, mecz w nocy o godzinie 20:00 przy światłach, 2-3 tysiące ludzi na trybunach, także dla niektórych to było wow, coś, no wydarzenie wielkie dla takiego małego miasta i dla zawodników teoretycznie z niższej ligi. I myśmy też tam ten mecz zremisowali 1-1 i pamiętam ostatnie chyba 20 minut meczu, to jeszcze przeważaliśmy, że kibice się za głowy łapali, co to za zespół przyjechał, że tak walczy. I ostatni, znaczy ostatni, no dosyć ważny taki, ostatni nie, bo mam nadzieję, że kolejny sukces będzie już niebawem, za rok, ale jeszcze jest warto odnotować sezon 2019 i to był finał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. I przystępują do tego zespołów, no kilkadziesiąt. Przegrana drużyna zostaje wyeliminowana i aż tak do najlepszej drużyny. I myśmy ten puchar wygrali, eliminując po drodze no, dużo większe miasta, marki i zespoły grające w tym momencie od nas. Mława, Ostrołęka, uczestniczyła Ciechanów, Pułtusk. O Jezu, bo już nie pamiętam wszystkich zespołów. W każdym razie doszliśmy do finału. Finał odbył się w Nasielsku i wtedy to był mecz w wykonaniu Patryka Gromka, który strzelił 3 bramki. No, 3. bramka to już było po prostu mistrzostwo świata, strzał z połowy boiska, po prostu taka wisienka już na torcie. Odbuduj to! Odbuduj! Odbuduj! Wydłuż, dobre! Damian, jedź, jedź, jedź! Jedź, jedź, jedź! Damian, środek, środek! Yes! Piękne, wzruszające historie w historii zespołu, kibiców. Coś jeszcze takiego, o czym warto powiedzieć i przywołać z pamięci? Znaczy, no tak, no, jako że byliśmy wygranymi tego pucharu na szczeblu okręgowym. Kolejną fazą jakby było przejście do już okręgu większego, czyli już do mazowieckiego, czyli już po prostu zespoły jest mazowieckie, a później ogólnopolski, czyli już przeszliśmy jakby tą pierwszą podstawową fazę i weszliśmy do drugiej. No przyjechał zespół silniejszy od nas z wyższej ligi, mimo że byliśmy dużo lepsi, graliśmy, wtedy było boisko w Ostrowie remontowane, także graliśmy w Małkinie na wynajętym boisku. No i przegraliśmy ten mecz 1-0, mimo że no, zdecydowanie byliśmy lepsi, no i szkoda, bo później jak się okazało w kolejnych etapach rozgrywek weszły już drużyny trzecioligowe, nawet drugoligowe, także to było wydarzenie naprawdę na skalę tutaj, może nawet nie Ostrowie, ale większą, gdybyśmy doszli troszkę dalej. No i tak jak wspomniałem, teraz na kolejne sukcesy czekamy na przyszły sezon. To powiedz mi, czy jesteś zadowolony w takim razie z obecnego składu? Czy wydaje ci się, że z tymi chłopakami jesteście w stanie coś osiągnąć? Znaczy, no myślę, że tak. Podstawowa sprawa jest. Jesteśmy chłopakami, zespołem zbudowanym z naszych ludzi, tak to nazywam, bo są, można powiedzieć, 90% chłopaków jest od nas z miasta, no oczywiście są gdzieś z powiatu, czy to ze Stoku, czy z Zarąb Kościelnych, czy z Bródek, jest kilku chłopaków, no ale to uznaję jako naszych, swoich.
Także zgranie na pewno jest, przywiązanie do siebie jest, z tego względu, że my oprócz siebie, oprócz tego, że non stop ze sobą trenujemy, spotykamy się poza też piłką, nasze żony, nasze dziewczyny się znają, także my jesteśmy taką jakby rodziną. Także tutaj jeżeli chodzi o takie przywiązanie, to nie ma, nie ma takich drużyn, żeby to było tak jak u nas. Natomiast no, co do sukcesu, no to składa się wiele na to rzeczy. Zawsze brakowało nam, no czy może tak, może powiem inaczej. Ja to zawsze powtarzam. Ciężej jest awansować z ligi niższej i zająć te pierwsze miejsce, niż się utrzymać w lidze wyższej, bo ja tak jak chłopakom zawsze powtarzam, w tym składzie, co my jesteśmy, my mamy skład, żeby pokonać zespół nie ligę wyżej, tylko nawet dwie ligi wyżej, tylko że jeden mecz czy dwa mecze to jest my potrafimy się zmobilizować na ważny, konkretny mecz, no ale liga to jest 30 meczy i trzeba te 30 meczy na każdy być zmobilizowany. Chłopakom zawsze powtarzam, mamy umiejętności, tylko musimy to wykorzystać. Także uważam, że na tę chwilę nie potrzebujemy zawodników, bo mamy, a dwa, że po prostu też nie mamy i funduszy, żeby ściągać zawodników i płacić im pieniądze z innych miast. Tak? Większość zawodników, którzy teraz grają w drużynie seniorów albo pracuje, bo są to ludzie dorośli już od dawna, tak jak ty, albo gdzieś studiują, uczą się. I powiedz mi, jak często trenujecie, jak wam się udaje to wszystko połączyć z życiem rodzinnym, skądinąd, które też zajmuje ileś czasu? No to jest ciekawe pytanie i tak myślę, że to nie tylko nasz... Generalnie jest tak, że praca jest jakby i piłka to jest zawsze bolączka wszystkich zespołów, myślę, poniżej trzeciej ligi, bo trzeba to wszystko połączyć. W wyższych ligach wygląda to troszkę inaczej, bo no, zarabia się z tego pieniądze, człowiek się z tego utrzymuje. Tutaj nikt się nie utrzymuje z piłki nożnej, robi to dla pasji, robi to dla hobby. Natomiast w wyższych ligach jest inaczej. No i tak jak powiedziałem, trzeba to jakoś połączyć. Praca, rodzina, dom i piłka. No jest ciężko, powiem, no bo dobieramy tak terminarz czy treningów, czy spotkań, żeby jak najwięcej z nas mogło w tym momencie uczestniczyć. No i tak to wygląda. Trenujemy, jak trenujemy? Trenujemy 3-4 razy w tygodniu czasem, plus mecz, także jest po 2-3 godziny dziennie, także a mecz, powiedzmy, jak wyjeżdżamy na wyjazd, to zajmuje praktycznie cały dzień. Także w tym, także nasze żony, nasze dziewczyny, nasze partnerki, rodziny muszą się trochę przyzwyczaić, albo inaczej, często nam pomagają, wspierają. Także w imieniu tutaj siebie i chłopaków z drużyny dziękuję żonom, partnerkom za wyrozumiałość, za to, że przychodzą razem z dziećmi nas dopingować, pomagać w zespole. Także to jest dla nas bardzo ważne i liczymy, że dalej tak będzie. No, przypomniało mi się, że ostatnio moja żona się mnie pyta i Dawid, kiedy my w końcu pojedziemy na jakieś normalne wczasy, jak normalni ludzie? Ja mówię, no przecież jeździmy na normalny wczas, jak normalni ludzie. No ale czemu zawsze od końca czerwca do połowy lipca? No bo wtedy akurat jest przerwa od grania. Także tak to wygląda u nas w zespole, że po prostu dostosowujemy swoje życie rodzinne, swoje wszystko pod tą ligę, czyli mamy te, powiedzmy, pół miesiąca od końca czerwca do 15 lipca wolne i wtedy staramy się, żeby każdy wykorzystał ten urlop, żeby już powiedzmy w sezonie ligowym nigdzie nie rozejść, żebyśmy byli wszyscy w komplecie. A co do tutaj jeszcze wrócę do tej pracy i połączenia z treningami, z meczami, to naprawdę są roboty też, prace fizyczne, gdzie po całym dniu pracy, nie wiem, przy betonie, przy budowlance czy gdziekolwiek, człowiek rano wychodzi o 8 do pracy, wraca o 16, 17 trening, wraca do domu jest 20, także też ten czas spędzony czy z rodziną, czy na odpoczynek jest dosyć mały. No. No ale my to lubimy, my to kochamy i no i po prostu nie potrafimy bez tego żyć.
Powiedz mi w ogóle, jak sam trening wygląda, no bo spotykacie się dosyć często, trenujecie długo, a jak taki trening, cały czas za piłką? W poniedziałek zazwyczaj jest, no biorąc pod uwagę, że gramy w sobotę czy w niedzielę, to w poniedziałek jest tak zwane rozbieganie, odnowa biologiczna. Oczywiście robimy to we własnym zakresie, bo nie mamy tutaj funduszy takich, żebyśmy nie wiadomo jakieś masażystów wynajmowali. To po prostu jest jakieś rozbieganie na boisku. Mamy tutaj w Mosirze saunę, także korzystamy z sauny. Mamy taki fajny, wycięty, duży 1000-litrowy czy tam 800-litrowy baniak, gdzie wlewamy zimną wodę, wrzucamy do tego lód. No i tak na zmianę, sauna, baniak, sauna, baniak, no to w jakimś stopniu poprawia ukrwienie, no i szybszą regenerację. W kolejny dzień, wtorek, to już jest taki trening, można powiedzieć, główny, ale zaczynamy go też od analizy meczu. Też tutaj zrzuciliśmy się z chłopakami na telewizor, na kamerkę i też jest kolega tutaj, brat zawodnika, który no, nagrywa nam te mecze i później do późniejszej analizy. Także spotykamy się na pół godziny analizy. Oczywiście wcześniej, zanim trener to przygotuje, to jest żmudna i czasochłonna praca, bo to około 3 godzin zajmuje, żeby to wszystko obejrzeć, odnotować dane fragmenty i później to puszczamy. Tak naprawdę jest warto, bo można wychwycić jakieś błędy, ale też i dobre rzeczy. Także taka analiza się przydaje. Później jest normalny trening po analizie. No i kolejny dzień, to już teraz puchary odpadły, bo w tej edycji pucharu odpadliśmy w środę i nie gramy. W czwartek jest trening i później sobota, niedziela mecz, w zależności jak jest ustawiony u siebie. Jesteśmy w stanie ustawić mecz na 2 tygodnie wcześniej pod dany dzień, czy sobota, czy niedziela. Zazwyczaj, tak jak mówiłem, patrzymy, kiedy dany zawodnik będzie nie na studiach, czy będzie miał wolne, natomiast na wyjazdach bywa różnie. Tak jak teraz w ostatnim meczu graliśmy w sobotę o 11:30 na wyjeździe, no to chłopaki po prostu muszą brać wolne w pracy, ci co pracują. Już niebawem wielki jubileusz, 100-lecie klubu, widać to na waszym herbie. Za 2 lata będziecie setne urodziny obchodzić. Przygotowujecie się już do obchodów? Macie już jakieś pomysły? Nasz klub KS Ostrowia jest jednym z najstarszych klubów, nawet nie tyle co w regionie, ale i w Polsce, myślę. Tak jak ostatnio przejrzałem sobie tabelę zespołów w ekstraklasie, no to chyba jest tylko 6 czy 7 zespołów, które mają wcześniejszą datę założenia niż nasz klub. W regionie tutaj pamiętam, że chyba Nadnarwianka Półtusk jest o rok starsza i w tym albo w tamtym roku obchodziła właśnie 100-lecie. Natomiast taka historia, żeby 100 lat, to rzadko który klub posiada, także to jest coś. I tak nawet kiedyś się zastanawiałem, czy osoby, które zakładały ten klub kiedyś, czy w ogóle przez myśl komuś to przeszło, że po 100 latach dalej ten klub będzie funkcjonował, że tu będą tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, z rodziny na rodzinę, bo przecież to są kluby, gdzie uczestniczą w tym całe rodziny, tak jak i moja, tak jak i innych chłopaków. Także to jest piękna, piękna sprawa. Ja pamiętam, jak w 20 niecałe lat temu tutaj było obchodzone 80-lecie klubu, a to za chwilkę będzie 100 lat, także ten czas tak minął. Pamiętam, jeszcze tego budynku tutaj nie było, przebieraliśmy się tam w tym niskim, małym budynku. Pamiętam wszystkie osoby, trenerów, zawodników. Jak ja przychodziłem w tym 93 roku, byłem młodym chłopakiem, pamiętam facetów w zasadzie starszych, którzy grali już w drużynie seniorów. Fajnie by było właśnie ich zaprosić jeszcze poprzednie pokolenia. Są kibice, co pamiętają lata 60., 70. w ostrowskiej piłce nożnej, zebrać jakieś pamiątki. Mamy dużo zdjęć, mamy dużo koszulek, mamy dużo taką zrobić nawet mini wystawę, żeby pokazać ludziom, bo to jest po prostu ciekawe. Sam w swojej kolekcji mam mnóstwo takich rzeczy, ale są jeszcze, wiem, że niektórzy mają po prostu jeszcze z wcześniejszych lat. No warto też tu przypomnieć, no będzie poszczególne osoby, które działały tyle lat w klubie, które były w tym klubie, także to jest piękna sprawa. Rozwiązać klub to jest moment, bo już wiele zespołów tego nie dotrwało, ale zbudować to wszystko na nowo, całą historię,
To nie da się zrobić za pieniądze. To po prostu to jest jedna z takich rzeczy, których nie da się kupić po prostu. Także cieszę się z tego, że uczestniczę w tym, że każdy dołożył małą cząstkę do tego klubu, że uczestniczą w tym całe nasze rodziny, całe nasze znajomi. My jesteśmy tu w klubie jedną wielką rodziną. W zasadzie to ten klub to jest moja rodzina. A to jest mój dom. Pamiętam, jak jeszcze w starym budynku pan Antek Dawidowski zawsze przygotowywał nam sprzęt na trening, no ale także to herbatę taką rozpuszczalną. Ta herbata była mieszana na zimno, była w garnku takim mieszana, były chyba 3 kubeczki plastikowe, ale nas 20 się z niego napiło, a jak nie było kubeczków, to po prostu piliśmy z czerpaka. Prosto, także jest dużo wspomnień. Jest pan Stefan Przastek, co przed każdym meczem robił nam, wstawał o 5 rano kanapki, żebyśmy po meczu mogli zjeść. Pan Bogdan, co nosił nam wodę tu. Ja nie chciałbym też kogoś pominąć, bo tu jest mnóstwo takich osób, ale właśnie to jest piękne to, że jednym jakimś wspomnieniem, jedną koszulką, jednym przywołuje wspomnienia, gdzie można napisać nie książkę, tylko całą kronikę. Są stroje przecież, w których występowaliśmy. Każdy strój się z czymś kojarzy. Tutaj w tym, to jest tak jak mówię, strój gdzieś rok 2000, 2001, też ponad 20 lat koszulka ma. Ufundowana, już się zdarło logo przez pana Janusza Kuczyńskiego z Emmy. Pan Janusz do dzisiaj też uczestniczy w klubie, jest w zarządzie, ale jest też fantastycznym kibicem. Ja pamiętam, to było nawet jeszcze 2 tygodnie temu, ja strzelam bramkę, lecę się cieszyć do trybun, a pan Janusz z boku się cieszy nie mniej niż ja i mam wrażenie, że to on chyba to strzelił tą bramkę. Rzuca mi się, przytula mnie, mówi: ty mój królu, to jest piękne. I takich ludzi jest mnóstwo. Pamiętam, jak 18 urodziny obchodziłem tutaj w klubie, to było też już, zaraz będzie w kwietniu 20 lat, gdzie zespół przyszedł, mieliśmy tort. Teraz oglądam te zdjęcia, wspominam chłopaków, także jest dużo wspomnień i warto by było to przypomnieć utrwalić. Dokładnie. No i oczywiście przydałoby się też na te święto klubu, jakby się też zaangażowało i miasto wspomogło jakoś finansowo, bo naprawdę tu zaprosić tyle ludzi, zrobić jakieś fajne spotkanie, zaprosić jakiś zespół, no na to trzeba funduszy po prostu. Także jeżeli była taka możliwość, a myślę, że jeżeli awansujemy, w tym sezonie udałoby się awansować, to też będzie na plus i fajnie wtedy będzie świętować stulecie klubu w lidze wyższej. Dawidzie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jednocześnie trzymam kciuki za ten awans, żeby Wam się w tym roku udało. Za powodzenie jubileuszu za 2 lata. No i powodzenia. No dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz. No i mam nadzieję, że do zobaczenia po awansie i wtedy będziemy razem wspólnie świętować i pokażemy całemu miastu. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję.